had been forgotten, I Joe. I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, cutting I Joe? Siemanko, z tej strony Wodek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie zagramy w drafta i ponownie ze mną Nation. Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Przyjęcie ostatniego odcinka, w którym graliśmy sobie we dwójkę, było naprawdę fantastyczne, ponieważ po niecałych 12 godzinach pod tamtym odcinkiem było 4,5 tysiąca łapek w górę i 45 tysięcy wyświetleń. To jest naprawdę fantastycznie. Dziękuję, no i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też się wam spodoba. I w sumie póki co chyba zagramy sobie po prostu takiego normalnego drafta, nie mamy pomysłu na niego. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś drafty, które mamy nagrywać we dwójkę, to piszcie w komentarzach. No a teraz już zaczynamy. No to co, znowu 300 viewa pońcików, łapaj pada. Czy znowu na zmianę, czy no zobaczymy. Konsultujemy? Możemy konsultować. Na spontanie. Możemy, zobaczymy jak to wyjdzie, nie ma żadnych zasad ani z tych rzeczy. Dobra, formacja. Która? 4-1-2-1-2 czy 4-1-2-1 szeroko? Czy którą? Czy 4-3-2-1? 3-4-3 płasko. Czy ty jesteś chorym człowiekiem? Nigdy w życiu... No, będzie potencjał ofensywny. Nigdy w życiu odpadniemy w pierwszej rundzie. Na czterech obrońców. To albo 4-1-2-1-2, albo 4-3-2-1, którą boli. Ale które, szerokie czy tam? Nie, szerokie nie, szerokim się samo gra. No dobra. Albo 4-3-2-1, albo 4-1-2-1-2, którą boli. Niech będzie 4-3-2-1. No dobra. To tam menu też na lewy, prawy i to wszystko będzie. Dobra, i kapitan, kto będzie naszym El Capitan? No i to są już, stary, w tym... Od razu no, lepiej, no. To jest w tym momencie przy wybraniu Suareza Toty, bo tą kartę na pewno bierzemy. To jest już lepszy draft niż cały poprzedni, naprawdę. Już nie zważając na całą resztę składu, już mam lepszy skład niż poprzednio. Niż poprzednio, serio. Dobra, jeszcze teraz Ronaldo takiego poproszę. Ronaldo, Neymar, ktokolwiek. Royce, no ale sumie... troszkę nie pasuje do koncepcji, ale... Ale Marco Royce jak najbardziej, może później ewentualnie to połączymy jakąś hybrydką, czy coś w ten deseń. Prawa strona. Lionel Messi jakiś by wpadł i bym się nie obraził. No nie, ale to Vele bierz. No tak, Vele bierz, to nie wiadomo czy to nam wpadnie czy nie, a zawsze zgranie dosyć istotne. Dobra, środkowy pomocnik. Tutaj bym widział jakiegoś z Borussii Dortmund. No nie, ale Kokę bym chyba wziął. No, Kokę, trzeba w stronę zgrania, tak jest, chociaż trzeba... Nainggolan jest kozakiem, ale jednak... Ale fajnie by było jednak mieć jakąś taką drużynę, która by coś tutaj ugrała. Dobra, kolejny środkowy pomocnik. Jakiś Castro z Borussii, fajnie by było. Verratti, Hamsik, no nie, nie ma. A czy jest, nikogo nie ma tak ani w ogóle. Ani z hiszpańskiej nie mam, ani z niemieckiej. Dobra, to dawaj Cesco Fabregasa. Dobra, chociaż mógł... Ale widzisz pan, nawet nie pomyślałeś, ale z grani zrobiłeś. No w sumie tak, dobra. Silva, a kurde, Gündogan, gdyby Gündogan jeszcze był w tym, to spoko. Ale możemy go dać do Royce'a w sumie, nie? Chociaż słabego linku no, będzie miał. Słaby będzie link, czy lepiej. Myślę, że ten Danilo to. No dobra, no to niech będzie Gündogan. No ale tu koło będzie już innego. No nikogo. No to no. Gündogan tak czy siak. Dobra. Gündogan i pójdzie tu. No i jako takie jest granie już jest. Ewentualnie jakby stąd wydupczyć Kokę, no to już w ogóle by było fantastyczne. No tak jest najlepiej. No tak jest najlepiej, zdecydowanie. Dobra. Lewy obrońca, Filipe Luis, wydaje mi się, że tutaj raczej nie ma żadnego. Żadnych rozważań, tak? Filipe Luis? Czy Cesar Azpilicueta? Właśnie teraz, patrz! No. Ja bym powiem tak, w każdym prawdziwie drafcie jest La Liga Santander, poszedłbym tutaj w takie troszeczkę bardziej i bym wierzył mocno, że trafi się nam jakiś... Urozmaicimy trochę? Urozmaicimy, dobra. Tak więc ja bym poszedł w Cesara Azpilicuetę. Dobra, następny środkowy obrońca. Co tutaj będzie? Co tutaj... No dobra, no to co, no. David Luiz. No, chyba nie ma innego wyjścia. No to będzie spoko, bo będzie miał dobrego linka z... I się angielska nam robi, miałaby hiszpańską z niemiecką, a tu angielska. Dawaj, włączymy jeszcze prawa strona i będzie Serie A i zrobimy hybrydę z czterech lig. Dobra, tutaj kto? Albiol, Van Dijk, no, Pogba. Pogba! Tak jest. Znaczy, jego średnio bym chciał, ale... No nie wiem, no, albo Van Dijk chyba, albo Shawcross. Chyba Van Dijk, co? No tak, zdecydowanie. Bo reszta to tak... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dobra, prawa strona. Jakby teraz nam właśnie wpadł ktoś z La Ligi San... O, ty! Nie widziałem jego karty jeszcze. Nie widziałem też jego karty. A z La Ligi Santander teoretycznie mamy Rungali, więc co, bierzemy jego, czy... No weźmy na razie, na czarną godzinę. Na czarną godzinę tego, mówisz? Czy nie tego? Czy nie tego chciałeś? A kogo by? No nie no, chyba jego, nie? No myślałem, że tego Motmo, bo on wtedy też, on jest też Premier League. Claudio Bravo jest beznadziejny. Tak? Ale jest najgorszym bramkarzem na świecie, na serio, ale nie mamy żadnej innej możliwości i trzeba go tutaj wziąć. Mam nadzieję, modlę się, że trafi się nam jakiś inny bramkarz z Premier League, bo Claudio Bravo jest tak słaby. Ja wolę postawić Tremela na bramce, serio, wolę jego postawić. No to bierzemy! Wolę jego postawić niż Claudio Bravo, naprawdę. Claudio Bravo, wybraliśmy go jak z Jacobem, graliśmy na lewie charytatywnym i Claudio Bravo nam przegrał draft.
Cause I need it doesn't mean that I don't want it. I mean the vibe, keep it going strong. End up on the bomb if you happen on the song. Play the record live, keep it climbing from beyond. Bustin' never stress, I'm just laughing at the song. Teraz jest konkret. No dobra, powiem, że co, teraz w stronę Bundesligi, ale... teraz nam pasuje. Powiem tak, tego pana z przyjemnością wezmę do tego składu. Tak więc Lionel Messi i od razu on leci do wyjściowego składu. No i to już wygląda teraz pięknie, naprawdę. If you're trying to get up, then you better get down. Everybody get up. Teoretycznie jest w... O kurwa. Chyba mamy bocznego obrońcę. Ogólnie rzecz biorąc, tak wygląda nasz draft. Jak widzicie, no Piotr tutaj zadecydował, że będzie jednak Claudio Bravo. Jak będzie puszczał bramki, to jest w całości jego wina, więc Claudio Bravo to jest po prostu... W całości Piotr bierze to na siebie, ale atak jest zdecydowanie lepszy pod każdym możliwym względem. Luis Suarez, Lionel Messi, do tego Marco Reus, środek pola też jest niczego sobie. Na ławce rezerwowych mamy Garetha Bale'a, Edena Hazarda, no i owszem, od razu odpowiadamy na wszelkie komentarze, bo na pewno się takie pojawią, dlaczego nie daliście Fabregasa, wtedy macie super zgranie tutaj z tą trójką z Chelsea. No dlatego, że wtedy spada zgranie Reusa, a nam zależy na tym zgraniu Reusa, a mimo wszystko jak jest Gündogan, to nikt tutaj z tej strefy Premier League nie traci. Tylko i wyłącznie zyskuje, więc jak dla mnie... Jakoś też nie ucierpieje, bo Gundogan jest świetnym zawodnikiem. Dokładnie, więc wybieramy sobie menedżera i zobaczmy, kto tutaj wpadnie. Ewentualnie jakby... No nie wiem, czekaj, Calcio, Bundesliga, czekaj, może... Tutaj La Liga Santander daje no to, 95, no to La Liga Santander. Dobra, moi drodzy, to jest nasz draft. 95 zgrania, 88 oceny ogólnej. Jest on naprawdę, naprawdę dobry. Mamy dwóch zawodników Toty, jednego Team of the Group Stages. Naprawdę fantastyczni zawodnicy. Największa przewaga Premier League. No i przede wszystkim nie stworzyliśmy całego składu złożonego z jednej ligi, tylko mamy tutaj połączenie trzech lig. La Liga Santander, pojawia się też kilku zawodników z Bundesligi, no i też z Premier League. Tak więc skład jest naprawdę dobry, lećmy rozegrać drafta. Dobra, to wybierzmy sobie te, graliśmy w nich ostatnio, zagramy w nich również teraz i zobaczmy, jaki ma skład, jak wygląda jego draft. No, jest niczego sobie. I powiem wam, że naprawdę fantastycznie on wygląda. 186, świetni zawodnicy, Bellerin. Pełne zgranie. No naprawdę ma bardzo dobre boki obrony, atak też naprawdę świetny. Chociaż Aduriz, no to wydaje mi się, że jakby... Tak w połączeniu, po środku między Messi a Ronaldo tak nie mrawo nieco wygląda. No dokładnie, wygląda. To wygląda tak nieciekawie. Ale dobra, zobaczymy, czy nam się będzie grało ciekawie. Ja mam nadzieję, że tak. Po raz kolejny przypominam, ja czerwony, Piotr niebieski. Suarez, górę grajmy z jego. I Lionel Messi! Dobra, będziesz utrożny. Będziesz utrożny, o tyle dobrze. No krótko cię dyszutkowanie. A jak wolisz. Póki co nie robimy jeszcze żadnych... Można w sumie dośrodkować. Dobra. Chyba, myślę. Nie robimy jeszcze żadnych zmian, tylko zagramy sobie normalnym składem, a ewentualnie później wprowadzimy jakieś zmiany w postaci Hazarda, Bale'a. No zresztą sami wiecie. Modric, nie! O nie! Co? Jest gol! Kapitalne uderzenie! Ty jak to nie leciało? Co? Jak to nie leciało? To leciało w bramkę, czy to przeleciało przez siatkę? Co? To wleciało w bramkę, ale... Ja zgłupiałem, co tu serio? Się stało? O kur... O, no to panie pozamiatane. Szkoda, że jest... Faktycznie pozamiatane. Nie daj. Czyż? No, ale falowaliśmy przecież go, była walka bark przed polem karnym, panie sędzio! Nie możemy odpaść w pierwszej rundzie z takim pięknym składem. Ej, ale zaczynaliśmy walkę bark przed tym, więc...
No nie wiem. Claudio Bravo. Claudio Bravo. Czy będzie bohaterem? Claudio Bravo! Claudio Bravo jest bohaterem! Piotrze, zwracam honor. Odkupiłem swoje winy i Claudio też odkupił. Claudio też odkupił po tej dziwnej bramce. Dawaj, teraz z kontrą od razu, niech brama wpadnie. O kurde, może... Antonio Contra. No nie, 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 nie. I znowu! Co się stało? Czemu tu piłki? Czyż on obok... Dlaczego tu piłki nie wpadają do bramki, a on ma bramkę? Co to jest? A? Dobra, dawaj, łupnij, dosiadnij. Ty, z nas... O co tu chodzi? Ej, dla... co tu jest? To jest jakieś zbugowane. Piłki nie wpadają do siatki, a... Czekaj, nie przełączaj, teraz. Nie no, jest gol, ale bramka się zachowuje jakby nie było siatki, że tak to określę. No, no, no dobra, 2-1 Luis Suarez, okay. Powoli wracamy do gry. O, i teraz, Azpilicueta. O kurde, Azpilicueta, nie. Kurwa, w ostatniej chwili zobaczymy, że nie wytnie się. Ale zbluźnił tak perfidnie, kurwa. Dobra, koniec pierwszej połowy. Mecz jest naprawdę dziwny i dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Jak widzicie, statystyki idealnie wyrównane. Teraz sobie zrobimy zmiany, no i czas na drugą połowę wlecieć razem z Framugą, razem z drzwiami. Dawaj, 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 dawaj. Nie palę, nie palę, nie palę, nie palę. Dobij to! Co?! On to wybronił tak? Jak on to nabił na poprzeczkę? Co tu się dzieje? Jaki refleks w ogóle? Dawaj, to jest gol, to jest gol. Piotr, musisz, Piotr, musisz! Gol? Nie wierzę. No. O nie, dobra, powiem tak. Naprawdę nie wyobrażacie sobie, jak dziwnie się gra mecz, w którym zresztą wy to widzicie. Ale to jest tak dziwaczne. Ja pierdzielę, no tu był gol, bo ja widziałem, że to zostało nabite. Ale popatrzcie, jakie to jest dziwne uczucie w ogóle, masakra. Ale piła, kurde, jak złoto. No. Kończysz. Eden Hazard. No dobra, jednak. Kurde, no dobra, daj tu krótko. Idzie ci oddać. Nie mam pojęcia. Tutaj? No, gdyby nie zasłonił Messiego, to byłby dobry. Pierdolnie z dystansu. Ale to... A założę się, napiszcie w komentarzu, że jak zobaczyliście, że już przegrywamy tak szybko 2-0, to założę się i przyznajcie się w komentarzu, że myśleliście, że od razu odpadniemy. A może jeszcze odpadniemy? I co wtedy? No dobra, to może jednak się nie przyznawajcie. Łapać go. Łapać go. Łapać złodzieja. Nie wierzę. Dawaj, lecisz, 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 lecisz. To ma być 4, to ma być gwóźdź do trumny. Nie! A jednak? Najgorzej! Nie, jak teraz strzeli, to ja umrę. Nie, 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 trzymaj go. Trzymaj go. O nie, jeszcze telefon! Nie! Nie! Jesteśmy najgorsi na świecie. Ja! Jak tak można? Moi drodzy, o kurde, no nie wiedziałem, że aż taka przewaga w drugiej połowie, ale jak widzicie, zmiany przyniosły efekt. Chyba zrobimy sobie teraz jeszcze jedną zmianę, no i lecimy z dogrywką. No, stary. No i to jest gol. To musi być gol. To musi być gol! A co? Tak musieliśmy to kończyć, niestety. No, no niestety, wiemy, że to nie było zbyt miłe, ani w ogóle takie... Mało stylowe i eleganckie, ale no... Musieliśmy mieć pewne, że jest tak. Gdyby było tutaj trochę więcej, to moglibyśmy się trochę pobawić, ale... No, wynik jest na styku i dokładnie, nie można sobie pozwalać na marnowanie takich setek. Polecieli tak. Nie, nie mogę. Nie. Nie, nie, nie! Claudio Bravo! Ale łatwo. O kurde, jak go zapalił. Patrz. Leć. Przedłużenie. Spalony był, to wypisz. Nie, nie było! Nie było, nie było, nie było, nie było, nie było! No znowu to! No to chyba jest, chyba coś jest tutaj takiego, że no niestety tak te bramki... Znowu dają... nasza piękna bramka, przepraszam wszystkich. Ale 5-3, no jeżeli się gra we dwójkę, to trzeba takie szanse wykorzystywać, jak lecimy dwoma zawodnikami na kontrę z jednym tempem. Wykorzystują przewagę liczebną. Nie. Klasowa akcja na Xioma i to już jest 6-3. Dziękuję, dobranoc. A z
Jozefa, jak Jozef nie ma wykończeniowiec, to bija tylko... usługi wykończeniowe na zan. I koniec, moi drodzy, wygrywamy ten mecz 7-3, tak jest. No, tak jak powiedziałem na początku, wszyscy już myśleliście, że my już ten mecz przegraliśmy, no i owszem, postanowiliśmy jeszcze dać sobie stracić bramkę w 90 minucie, żeby te emocje były większe, no ale już w dogrywce nie daliśmy złudzeń przeciwnikowi, no i lecimy rozgrywać drugie spotkanie, 7-3 pierwszy mecz, Eden Hazard jako ocena z Kubaniec. Moi drodzy, mamy drugiego przeciwnika w dniu dzisiejszym i zobaczmy, z kim nam przyjdzie rozegrać mecz, jaki ma skład. No, powiem tak, jest kozacki to skład, Neymar... I piątka obrońców. I piątka obrońców. Podejrzewam, że wcale nie będzie grał na autobusie od samego początku. Wcale nie będzie grał na autobusie od samego początku. Wcale nie będzie grał na autobusie od samego początku. Przeciwnik zrobił przerwę od razu, jak tylko się rozpoczęło spotkanie, więc obstawiamy, kogo jeszcze tutaj wprowadzi, bo na pewno prowadzi kogoś na środek pola. No i naprawdę ciekawi mnie to. Ciekawi mnie to, kogo tutaj jeszcze zaprezentuje. Nainggolan na pewno. Nainggolan! No to Nainggolan! Nainggolan! Nainggolan, Willian za... No, tak jak się spodziewaliśmy, dobra. A ty nie do tego. No, nie dojdę do tego. Patrz! Nie! Gol. Nie wierzę. Oblak. Patrz. No. No i Oblak, wiedziałem, że on będzie nas... No i... Na Messiego główkę. Jest to statystyka niewątpliwie dobra. Nawet powiedziałbym bardzo dobra. Teraz David Luiz. Pa! I dawaj, wypuść Suarezu, teraz. Gol. Ja mam Oblak. Dobra, wejdzie, za setnym razem wejdzie. Popatrzcie na linię obrony naszego przeciwnika. Powiem wam tak, przedostać się w jego pole karne i zdobyć bramkę naprawdę nie jest łatwo, a mamy pełną świadomość, że ten pizdryk może mieć jedną kontrę, z której nam strzeli bramkę na 1-0. Cinko. Chociaż patrz, może coś z tego wyjdzie. Messi! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, Neymar, ty nie możesz. Piłka w siatce. Co to za ręcznik? To jest Claudio Bravo. Pa jak biega! Wiedziałem, myślałem, że jeszcze daba zrobi. Jakby zrobił daba, to by był, kurde, najbardziej wkurzający przeciwnik. Połączenie po prostu wszystkich typów, bo gra na autobusie, piątką obrońców, jedna kontra, wylew bramkarza i biegnie, jeszcze się cieszy przez pół boiska. A tutaj byłem pewien, że... Ładnie, dobra, my to odrobimy, spokojnie. No, tak! Nie. Blisko! Strzelaj. Łupnij. Oblak! Messi! Oblak! No i dawaj, to musi być 1-1. Jak tu nie będzie 1-1, to już nigdy nie będzie. Czyli nigdy nie będzie, dziękuję. No. Nie mój, super, dobra. Ewo, pozostaje. I Cristiano Ronaldo zdobywa kolejną bramkę. Stary, jak tak można grać? Patrz, jak tak można grać, ja się pytam. Można tak grać, bo przynajmniej wygrywa, nie tak jak wy, to są. Jak sami widzicie po statystykach, przeciwnik przeważał pod każdym możliwym względem, no i w 100% zasłużył na wygraną w tym meczu. No, u nas jedyne co nas ratowało to fantastyczna forma Claudio Bravo, serio. Warto też dodać, że przeciwnik miał naprawdę ogromnego pecha grając Janem Oblakiem na bramce, ponieważ ten okazał się po prostu istnym koniem trojańskim w jego drużynie. Dodatkowo gra autobusem i na pięciu obrońców od pierwszej minuty spotkania okazała się również strzałem we własne plecy, ponieważ bardzo łatwo wchodziliśmy w jego pole karne i zdobywaliśmy bramki. Jednak nie! No cóż, pierwszy mecz wygrany 7-3, drugie spotkanie sami dobrze wiecie jak, ale już nie będę płakał, przynajmniej mamy szansę otworzyć 3 paczki. Fantastycznie, to otwórzmy, dawaj, lecimy. Takie same nagrody jak w poprzednim i tak samo tutaj nic nie będzie, chociaż są zielone karty, więc jest może jakaś szansa na zieloną kartę. O, jednak nie, co za niespodzianka. Czy ja to mam sobie wysyłać do klubu, czy nie? Okej, kolejna paczka, otwieramy, złota paczuszka i w środku co? W środku nic, to jest akurat też klasyka. No, i spoko, paczka naprawdę bardzo fajna. I czas na ostatnią, największą paczkę, duża złota paczka, 2 razy więcej kart niż zwykłej. Zainstalowana Uncharted 4, kres złodzieja, fantastycznie. Ło, ale zabłyszczała, normalnie jakby to był prawie jakiś dobry zawodnik. Łysy, fajny, cześć. Ale oprócz niego, to w tej paczce, no, mamy nic, no niestety. Cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o tego drafta na moim kanale. Ze mną oczywiście był Piotrek. No, i dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, na razie i pa pa!